kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Neurobiologia. O czym są te studia? Jest to nauka biologiczna, jej przedmiotem jest układ nerwowy. Co ciekawe, badania w tej dziedzinie zwykle mają charakter interdyscyplinarny i nierzadko sięgają do dorobku nauk pomocniczych. Układ nerwowy można badać na kilku poziomach. Wyróżnia się tu poziom molekularny, systemowy, poznawczy i obliczeniowy. Jest to pasjonująca dziedzina wiedzy. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl, tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą wnikliwość, zaciekawienie dziedziną, świetna pamięć, wytrwałość, determinacja, pracowitość. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak opisywanie funkcji i działania układu nerwowego, rozumienie biologicznych mechanizmów przekazywania informacji, określanie wpływu substancji chemicznych na działanie układu nerwowego, prowadzenie badań neurobiologicznych, występowanie na konferencjach naukowych. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak asymetria mózgu i lateralizacja, ewolucja układu nerwowego, neurobiologia motywacji, język angielski, seminarium dyplomowe. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące: analiza cholesterolu w skrawkach mózgu szczura techniką IMS, analiza barwników spożywczych, spektrometria mas jako narzędzie analityczne w kryminalistyce, zastosowanie technik analitycznych w optymalizacji syntezy peptydów zawierających aminokwasy siarkowe. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają zatrudnienie w działach badawczo-rozwojowych, karierę akademicką, prowadzenie badań, pracę w jednostkach naukowych, popularyzowanie nauki. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje uzyskasz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.